Pani dyrektor, minęły 2 lata starej kopalni pod Pani sterami. Jak oceniłaby Pani ten czas? Czy było trudno? Czy udało się osiągnąć te cele, które wówczas, obejmując stanowisko, postawiła Pani przed sobą? Ten okres na pewno był bardzo intensywny. Obfitował w wiele wyzwań, sytuacji tak naprawdę, których ciężko było na samym początku nawet zaplanować, gdyż jak obejmowałam to stanowisko, dopiero był zakończony proces inwestycji, czyli inwestycji, mówimy tutaj o budynkach, o infrastrukturze, ale przygotowanie całe jako tych budynków czy tej instytucji do funkcjonowania, czyli do obsługi klientów, do prezentowania swojej oferty, tak naprawdę był przed nami. W związku z czym sam początek to przede wszystkim praca koncepcyjna, praca strategiczna, by uruchomić to centrum do obsługi klientów. W związku z tym w ciągu tych też 2 lat otwieraliśmy Centrum Ceramiki Unikatowej, bo to też nie było jeszcze w momencie otwarcia przygotowane. Też otwieraliśmy Welcome Center, czyli hotel. Przy okazji w ciągu tych 2 lat gmina zakończyła również etap ścieżki dydaktycznej, czyli montownia. A tak naprawdę, gdy podsumowujemy sobie te 2 lata, to można by było tutaj mówić i by nam czasu nie starczyło. Ale faktycznie też mówią za tym liczby, bo rocznie ponad 100 wydarzeń, które dzieje się w kopalni, ciągły przyrost odwiedzających. To jest to, co cieszy, bo te cele, które sobie zakładamy każdego roku, na każdy rok, realizujemy nawet z namiązką, więc to na pewno jest duża satysfakcja. Co więcej, moją też szczególną satysfakcją jest zespół, który udało nam się tutaj stworzyć, bo też zaczynaliśmy z 12 osobami. Wskaźniki unijne nakładały na nas konieczność zatrudnienia dodatkowych prawie 30 jeszcze osób i sukcesywnie w ciągu tych 2 lat uzupełnialiśmy ten skład. I teraz młodzi ludzie pracują na rozwój tej instytucji, ale przede wszystkim w Wałbrzychu i tego regionu. Czy po tych 2 latach uważa Pani, że budowa starej kopalni była strzałem w dziesiątkę? Ja tutaj posłużę się takim, bo ciężko mnie pytać o to, bo wiadomo, jaka będzie odpowiedź. Czyli naturalnie, że tak. Ja tu posłużę się tak wypowiedzią prezydenta, bo jak w listopadzie ubiegłego roku robiliśmy konferencję podsumowującą 2 rok funkcjonowania starej kopalni, To prezydent mówi, ja zawsze jestem adresatem pytań, czy właśnie ta stara kopalnia, czy to są dobrze wydane pieniądze. I on mówi, to proszę sobie teraz zamknąć oczy i wyobrazić, że tej kopalni nie ma. Nie ma tych wydarzeń, nie ma tych imprez, które tutaj się dzieją. No i faktycznie, kiedy człowiek pomyśli w ten sposób, to odpowiedź nasuwa się sama. Jest Pani niewątpliwie postrzegana jako kobieta sukcesu. Zastanawiam się, czy według Pani kobiety i mężczyźni mają takie same możliwości osiągnięcia sukcesu, czy jednak droga kobiet jest jednak bardziej wyboista w dalszym ciągu? To jest dość przewrotne pytanie, dlatego że ile kobiet, ile mężczyzn, to pewnie tyle opinii. Ja mogę mówić z własnego punktu widzenia. Na pewno to, gdzie jestem, poprzedzało lata ciężkiej pracy, również pracy nad sobą i samorozwoju. Jeśli kobieta jest zdeterminowana do tego, żeby rozwijać się, żeby stawiać sobie wysoko poprzeczkę, to jest w stanie to osiągnąć. Oczywiście w tym środowisku nie jest to tak łatwe i jednak te role, które kobieta spełnia, oprócz tych zawodowych, także i rodziny społeczne, no zdecydowanie powodują, że jest trudniej. Ja nie mam rodziny, więc ja koncentrowałam się na swoim rozwoju zawodowym, w związku z czym mi było, powiedzmy, łatwiej do tego dojść. Aczkolwiek wiem i podziwiam te kobiety, które łączą fantastycznie i role społeczne z rolami zawodowymi. W związku z czym na pewno kobieta ma zdecydowanie trudniej. No i też musi dokonywać wyboru czasami, bo ja też mam wiele moich koleżanek, przyjaciół, którzy są w podobnym wieku i którzy część już ma swoje rodziny, część właśnie skoncentrowała się na swojej karierze zawodowej. I tak czasami jak rozmawiamy i obserwujemy siebie, to nikomu sobie tak naprawdę nie zda się, bo jedni ci, którzy są zadowoleni z tego, że mają wspaniałe rodziny i w tym się realizują, patrzą w pewien sposób na tą karierę, powiedzmy, zawodową, tak, na to, że no, oni mają tutaj, tu się spełniają i to jest dla nich szczęście. W związku z czym, ale na pewno tak patrząc przez te ostatnie lata i tak nawet rozmawiając z kobietami, które już
dużo przeszły w swojej karierze zawodowej i też rodzinnej, no to na pewno mamy zdecydowanie trudniej. A jakie cechy charakteru powinna posiadać kobieta, żeby ten sukces osiągnąć? Na pewno musi być zdeterminowana, na pewno musi być bardzo wymagająca przede wszystkim względem siebie. Ambitna, bo bez tego tak naprawdę nie przeskakuje się tych kolejnych poprzeczek, które się stawia. Kobiety są mądre, są inteligentne, ale czasami brakuje im tej wiary w siebie. I jakby stawiają swoją osobę na końcu wszystkich potrzeb. Tak? Najpierw jest rodzina, dzieci, mąż, a na końcu one same. I wydaje mi się, że to powinno przejść troszeczkę ewolucję właśnie w tym kierunku, czy przewartościowanie, że one powinny być najważniejsze, bo kiedy one są mocne, kiedy one są silne, to wtedy silna jest też jej rodzina i dzieci i cała ten zespół, tak, którym one kierują, bo tak de facto jest. Ale faktycznie wydaje mi się, że będąc, myśląc o tych cechach, to na pewno gwarantuje rozwój i mam nadzieję sukces również. Czy zdarzyło się Pani kiedyś, że została Pani potraktowana gorzej właśnie tylko dlatego, że jest Pani kobietą? Mam na myśli na przykład gorsze warunki pracy, niższą pensję. Przewrotnie powiem, że to, że tu jestem ja i że na czego tylko Pani jest kobieta, no to postrzegam to jako sukces też kobiet i to, że można pokazać, że na czele kopalni stoi kobieta. Śmieję się, dlatego że są takie sytuacje, kiedy faktycznie mam spotkania z byłymi górnikami, starszymi panami, którzy już albo są na emeryturze, albo i pracowali przez wiele, wiele lat na kopalni. Tutaj nigdy kobiet nie było, albo były, ale raczej najwyżej to na stanowisku sztygara. W związku z czym no, oni zawsze są zdziwieni, ten pierwszy szok, kiedy widzą, że to kobieta jeszcze w miarę młoda, więc to już mogę na nich budzi u nich ogromne zdziwienie. Aczkolwiek mówiąc tak już zupełnie otwarcie i poważnie, to też jest kwestia jakby naszego, czyli mówię kobiet podejścia, dlatego że jeśli my jesteśmy świadome tego, ile nasza praca jest warta, ile osiągamy, oddając się pracy danej, no to można również walczyć o to wynagrodzenie, o tą stawkę. Ale wiadomo, że tutaj u mężczyzn jest, no to są te dysproporcje i to jest coś, co jest oczywiste i ja to też dostrzegłam, aczkolwiek moi pracodawcy wcześniejsi, obecni, no, nie dają mi odczuć tego, że powiedzmy ja jestem kobietą, w związku z tym, więc mam niższe wynagrodzenie, aczkolwiek no, tu można byłoby jeszcze dyskutować. Bycie dyrektorem starej kopalni to poruszanie się po sferze polityki i biznesu. Obie te dziedziny rządzą się twardymi prawami. Jak Pani się w obu z nich odnajduje? Znaczy, ja bym tutaj nie zgodzę się z tym twierdzeniem, że to jest polityka. Absolutnie, my jesteśmy instytucją samorządową, instytucją kultury. Z założenia swojego, jakby z profilu działalności apolityczną kompletnie. My tutaj nie angażujemy się w żadne działania polityczne. Mamy misję do spełnienia, swoją jakby działania statutowe, którymi kierujemy się przy układaniu programu, czy też oferty, którą prezentujemy. Jesteśmy na otwarci przede wszystkim na współpracę ze wszystkimi środowiskami. Czy to środowiskami lokalnymi, społecznymi, czy też politycznymi, bo czasami też mamy przestrzenie do wynajęcia i tutaj różne ugrupowania te przestrzenie wynajmują. W związku z czym w mojej opinii trzeba pamiętać, że instytucja kultury, zwłaszcza publiczna instytucja kultury, no, powinna przede wszystkim stać się, być apolityczna i tutaj nie opowiadać się za żadną ze stron, bo ona ma swoją misję po prostu do spełnienia i służy lokalnej społeczności, na terenie której się znajduje. My oprócz tego, bo my jesteśmy typem instytucji kultury, która prowadzi działalność gospodarczą, więc tutaj ta kwestia biznesu na pewno jest istotna, tym bardziej, że stara kopalnia to ogromny obiekt, o ogromnym potencjale, również biznesowym, ale to też trzeba pamiętać, że ta działalność gospodarcza jest jakby dodatkiem do instytucji kultury. Aczkolwiek ja też czasami spotykam się z takimi opiniami, że
no dobrze, instytucja kultury, bo stara kopalnia tyle kosztowała, żeby miasto nie musiało ją otrzymać. Ja się z tym zgadzam. Aczkolwiek takie podejście moje jakby jest uwarunkowane tym otoczeniem i też środowiskiem, w którym ta inwestycja powstawała. Jak ja jeżdżę na różnego rodzaju konferencje, sympozja poświęcone instytucjom kultury, czy też rewitalizacji, powstawaniu takiej przestrzeni kulturalnej na obszarze zniszczonej tkanki, czy obszarze właśnie postindustrialnym, to najczęściej zadawane mi pytanie to jest, jak kiedy prezentuję swoją instytucję na koniec, to a jaki pani ma budżet? No i ja zazwyczaj odwracam to pytanie i mówię, a jaki państwo myślicie, że mamy? I wtedy padają kwoty, które zawsze wywołują uśmiech na mojej twarzy, bo ja bardzo bym sobie życzyła, żeby te prognozy, które inni myślą, czy te propozycje, które są rzucane, żeby się spełniły. A kiedy ja mówię, jaki my mamy tutaj budżet, no to każdy prawie że z niedowierzaniem podsumowuje naszą działalność. I to cieszy, dlatego że i oni też mówią, że no, w kulturę, jeśli ktoś myśli, że kultura to będzie, czy trzeba kulturę traktować biznesowo, no to nie powinien pracować w kulturze. I tu się zgadzam, aczkolwiek kiedy ma się taki potencjał jak stara kopalnia, jak obiekt, który no, tak naprawdę daje wiele możliwości, no to należy wykorzystać to, dawać to, co się ma i spowodować, że te, bo my tak zresztą zgodnie ze statutem działamy, że te przychody, które mamy z działalności gospodarczej są realizowane, czy są wykorzystywane już w działalności statutowej, czyli tej kulturalnej. Więc tak też ta działalność biznesowa tutaj w tym zakresie no jest niełatwa, aczkolwiek udaje nam się sukcesem i chociażby te nasze wyniki finansowe w ostatnich latach też budzą zadowolenie przede wszystkim u naszego organizatora, czyli prezydenta miasta. Jak pani spędza wolny czas? Ześmieję się, dlatego że tego wolnego czasu praktycznie nie mamy, dlatego że tutaj ze współpracownikami. No, kopalnia pracuje przez cały rok. Tak naprawdę chyba 3 dni tylko jest zamknięta i to jak jest 1 listopada i pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanoc jeden dzień. I to no, tak naprawdę to są jedyne dni, kiedy wszyscy pracownicy mają w tym czasie wolne. Bardzo dużo eventów u nas odbywa się popołudniami i weekendy, w związku z czym tak naprawdę ciężko mówić tutaj o wolnym czasie. Ja oprócz tego, że pozwoliłam sobie wygospodarować tym wąskim wolnym czasie, to jakby ten czas na sport, bo oprócz tego, że jestem dyrektorem Starej Kopalni, to jestem też jeszcze trenerem squasha i odpoczywam na korcie po prostu i kończąc tu pracę. Często 19:20 jadę do akwazdroju tutaj pobliskiego i tam daję lekcje squasha i to tak naprawdę daje mi możliwość takiego odreagowania i nie myślenia tylko o kopalni, ale też skoncentrowania się na innych rzeczach. Więc to jest to dla mnie jest taka forma jakby spędzania wolnego czasu. Jakie atrakcje na najbliższe miesiące przygotowała Stara Kopalnia? Już szykujemy, już mamy przygotowane wydarzenia te cykliczne, które w ciągu tych ostatnich 2 latach zaoferowaliśmy mieszkańcom i osobom, które tutaj przyjeżdżają. Czyli mówimy o wydarzeniach muzycznych, jak Lata Start, Lata Finał, Kopalnia Kolorów, mamy Metal Mind, który też się będzie odbywał. Teraz też niedługo koncert zespołu Riverside, też na Starej Kopalni. Więc tych wydarzeń bardzo, bardzo, bardzo dużo. Czekamy też na wyniki naborów, na wniosków ministerialnych, bo złożyliśmy w tym roku no, kilkanaście wniosków do ministra. W zeszłym roku niestety tak jak większość instytucji kulturalnych z Dolnego Śląska no nie udało nam się pozyskać, środków. Mam nadzieję, że w tym roku będzie już lepiej. Też współpracujemy tutaj z pograniczem czeskim i tutaj projekty też polsko-czeskie, które składamy, też nad nimi pracujemy. To od tego też dużo będzie zależało, jeśli chodzi o dodatkowe imprezy i wydarzenia, które chcemy zaoferować mieszkańcom w tym roku. No zobaczymy, no mam nadzieję, że ten Wałbrzych się pojawia i się zmienia i to jest fajne, że kopalnia może w tym współuczestniczyć i być takim jasnym punktem na mapie regionu, więc to jest nasz też cel do działania na kolejne lata.